Volvo 850 zamknęło erę kanciastych nadwozi u szwedzkiego producenta. W 1995 roku pojawił się już nowy model S4, później nazwany S40 na skutek procesów z Audi. Od tamtej pory rozpoczęła się era zaokrąglonego designu. Czy trwa do dzisiaj? Cóż, chyba znów wracamy do tego, co miało miejsce przy okazji produkcji 850. Volvo 850 posiadało sporą i mocną konkurencję. Były to Peugeot 605, Mercedes W124, Audi 100 oraz BMW serii 5. Gama jednostek napędowych Volvo 850 była całkiem bogata. Tabelę otwierała dwulitrowa jednostka pięciocylindrowa o mocy 126 koni mechanicznych. Szczególnie warta polecenia w kontekście samochodów używanych jest wzięta z Audi jednostka z bezpośrednim wtryskiem i dysponująca mocą 140 koni mechanicznych. Posiada moment obrotowy rzędu 290 Nm oraz charakteryzuje się sporą elastycznością. Model z najmocniejszym silnikiem miał oznaczenie 850R i posiadał jednostkę o mocy 250 koni mechanicznych. Volvo 850 zadebiutowało 11 czerwca 1991 roku. Przez czas swojej produkcji odniosło ogromny sukces i zasłynęło na torach wyścigowych. Od początku nazywane było również najbezpieczniejszym samochodem świata. W 1995 roku Volvo 850 otrzymało boczne poduszki powietrzne. Był to pierwszy samochód świata, w którym pojawił się ten nowatorski element poprawiający bezpieczeństwo. Prace badawcze nad 780 rozpoczęły się w 1978 roku. Inżynierowie i styliści mogli wykazać się pełną kreatywnością, gdyż dano im wolną rękę. Projekt nazwał się Galaxy. Zaowocował wykonaniem dwóch projektów, szwedzkiego i holenderskiego. Finalnie Szwedzi skupili się na rozwoju Volvo 850, a Holendrzy rozwijali projekt, który potem stał się serią 400. Podczas międzynarodowych targów motoryzacyjnych w 1994 roku największym zainteresowaniem cieszyło się Volvo 850 T5R w charakterystycznym żółtym kolorze. Posiadał pod maską turbodoładowany silnik z interkulerem o mocy 240 koni i dysponujący 350 Nm momentu obrotowego. Do tego specjalny pakiet stylistyczny, układ wydechowy oraz 17-calowe obręcze kół. Model był limitowany do 2,5 tysiąca egzemplarzy. Po wyprzedaniu wszystkich egzemplarzy szwedzki producent zdecydował się na produkcję kolejnych 2,5 tysiąca samochodów w ciemnym zielonym kolorze. W 1994 roku Volvo wróciło do wyścigów dwoma samochodami w wariantach kombi. Były to pierwsze tego typu samochody w BTCC, czyli British Touring Car Championship. Dwa samochody obsługiwał partner szwedzkiej firmy Tom Walkinshaw Racing. Rok później regulamin serii wyścigowej nie zezwalał na używanie samochodów typu kombi, zatem Volvo zastąpiło je sedanami. W 1996 roku Volvo zaprezentowało pierwszy w historii marki model z napędem na obie osie. Pojazd posiadał sprzęgło wiskotyczne odpowiedzialne za przenoszenie mocy na przednią i tylną oś. Volvo 850 AWD posiadało nowy turbodoładowany silnik o mocy 193 koni. Jest on uznawany za przodka modeli z serii XC. W tym samym roku zakończyła się produkcja tego modelu. Przez wszystkie lata z fabryki wyjechało ponad 1 300 000 egzemplarzy. To by było na tyle, dzięki za oglądanie tych 10 faktów i zapraszamy do oglądania nowego odcinka Cars & Cut w piątek o godzinie 20. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia!